Dojdź do niej, dojdź do niej! No, nazywam się Marcin Ryszka, jestem kapitanem tynieckiej Nie Widzę Przeszkód, czyli krakowskiej drużyny blind footballu. Gramy w piłkę nożną osób niewidomych, istniejemy od 2015 roku, ale początki naszej jakby przygody z tą piłką to są od 2005-2006. W 2008 roku po raz pierwszy sprowadziliśmy takie piłki dźwiękowe, przy pomocy którym gramy w piłkę nożną. No ja, jako można powiedzieć, moja przygoda z piłką zaczęła się od dziecka, bo przestałem widzieć w wieku 5 lat, ale to nie przeszkadzało mi grać normalnie z kumplami na osiedlu w normalną piłkę, która nie dźwięczyła, tak jak tu nasza, która w środku ma takie specjalne grzechotki, dzięki którym lokalizujemy tą piłkę. W Polsce istnieją dwie takie drużyny. Gramy można powiedzieć z najlepszymi drużynami na świecie, bo mamy za sobą mecze z Argentyną, z najlepszymi drużynami hiszpańskimi, z drużyną z Włoch, czy z Niemiec, czy z Francji, także to jest dyscyplina, która na całym świecie jest powszechnie rozpoznawalna. Jak były nasze pierwsze treningi, to wszyscy do trenera, to wiesz, że zagrajmy już gierkę, nie? Bo wszyscy są napaleni. I jak zaczęliśmy pierwszą gierkę, trener mi tak, dobra, to my zaczynacie grać, a ja dzwonię po karetkę, nie? Bo jak wszyscy się rzucili na tą piłkę, to tam wszystko po prostu wióry leciały, nie? Krew. No tak właśnie. No w ogóle pierwszy raz mieliśmy styczność z tego typu formą tego sportu. Nie spodziewaliśmy, że to jest aż takie ciężkie. Początkowe fazy prowadzenia piłki, wszystko jeszcze okej, okay, ale naprawdę sztuką jest tutaj podać do zawodnika, który musi cały czas sygnalizować, że jest na boisku, gdzie się znajduje. No szczerze, wielki szacunek dla tych ludzi, że oni sobie tak z tym dają. Mogliśmy chociaż troszeczkę poznać, w jaki sposób ci ludzie funkcjonują, jak się zmagają z tym nieszczęściem, które im się przytrafiło. Ale naprawdę mogliby być dla nas wzorem i myślę, że są dla nas pewnego rodzaju przykładem, jak sobie radzić mimo niepowodzenia i różnych przeszkód. Sam osobiście dowiedziałem się w ogóle o takiej formie sportu właśnie z filmu promocyjnego. Też słyszałem z tego, znaczy widziałem, że Wisła wiele takich akcji prowadziła, też w ogóle widziałem takie odmiany tego sportu. Dlatego bez tych chłopaków to boje znam najważniejsze, nie? Bo... Gramy po pięciu, bramkarz jest osobą widzącą, czterech zawodników w polu gra, którzy są niewidomi. Boisko ma wymiar 40x20, wzdłuż linii autowych są ustawione specjalne bandy, które pełnią taką rolę, żeby ta gra była po prostu płynna, piłka się od niej odbija. Aut jest dopiero wtedy, kiedy ta piłka wyjdzie nad bandą, która ma 115 cm wysokości. W strefie obronnej dyryguje nami bramkarz, w strefie środkowej trener, który znajduje się za bandą, a za bramką przeciwników stoi nasz przewodnik, który nas naprowadza, w którym momencie i w którym kierunku mamy oddać strzał.